Klaudio, ja mam do Pani dzisiaj kilka pytań, bo chciałabym zaprojektować taką rzecz, w której by się Pani czuła dobrze. Lubię nosić sukienki, ale nie zawsze. To świetna wiadomość, bo ja uwielbiam sukienki, więc myślę, że się dogadamy. Właśnie, może ma Pani swój idealny strój? Idealny strój? Ciężko powiedzieć. Mam ulubioną sukienkę, w której bardzo dobrze się czuję i mogę ją zakładać naprawdę na różne okazje, czy to randka, czy to... To jest jakaś mała czarna? Tak, dokładnie mała czarna. Chciałabym zapytać też o kolory Pani ulubione, o tkaniny. Może ma Pani już sprecyzowany jakiś kierunek? Tkaniny raczej naturalne, kolor raczej czarny. Dobrze się czuję w czarnym, aczkolwiek też preferuję niebieski, czerwony. Chciałaby Pani czarną długą sukienkę, czy małą czarną kolejną ode mnie? To znaczy chyba raczej dłuższą. Wszystkie mam zazwyczaj takie krótkie sukienki, więc no chyba czas coś zmienić. Świetnie, tak? Świetnie. Z przyjemnością zaprojektuję dla Pani czarną, długą sukienkę. Czy ma Pani jakiś swój autorytet? Nie wiem, może ulubioną gwiazdę, osobę znaną, na którą Pani patrzy i podziwia, może troszkę podpatruje? Patrzę i podziwiam na Jessica Alba. Bardzo, że tak powiem, inspiruje mnie ta aktorka. Aczkolwiek co do stylu ubierania, no tak, niekoniecznie. Rozumiem, rozumiem. Dobrze, no ja już wiem wszystko, co chciałam tutaj się dowiedzieć. Na pewno następne etapy naszej rozmowy też dużo rzeczy jeszcze nam tutaj pokażą, żeby zaprojektować najlepszy wariant dla Pani. Więc przy zdejmowaniu miary i kolejnych etapów dojdziemy na pewno do porozumienia i zrobimy dla Pani długą, czarną, fajną kieckę na wyjście. Bardzo się cieszę. Proszę mi powiedzieć, co Pani nosi na co dzień? Co Pani lubi w ubiorze? Na co dzień, z racji na to, że jestem mamą dwójki urwisów, to wybieram rzeczy raczej wygodne. Jeansy elastyczne, tuniki, leggingsy, bardzo taki luźny styl, który ułatwia mi funkcjonowanie w trakcie dnia. Proszę mi powiedzieć, co Pani lubi eksponować w swojej sylwetce, a co wolałoby Pani ukryć? Eksponuję górną część ciała, raczej tutaj w tym najwyższym miejscu, gdzie to mnie optycznie wyszczupla. Natomiast dolna część, raczej próbuję ją zakamuflować, właśnie jakoś tuniką przykryć troszeczkę, czyli bardziej takie zwężone rzeczy tutaj, a luźniej w dół. Rozumiem, a dekolty w szpic, nie wiem, okrągłe, może Pani lubi golfy? Golfy nie, bo zauważyłam, że tutaj niekorzystnie raczej wyglądam i skracam mi tutaj. Zgadza się, tak bym szyję nie miała. Zgadza się. Tak? Jeżeli chodzi o dekolt, to kształt, to i w szpic, i okrągłe. Tutaj nie mam jakichś takich preferencji. Czy ma Pani ulubioną długość spódnic, sukienek? Nie wiem, lubi Pani mini, maxi, midi? Długich sukienek nigdy nie nosiłam. Raczej, jeżeli chodzi o sukienki, to preferuję taką długość przed kolano, krótko przed kolanem. Rozumiem. A dzisiaj zaprojektuję dla Pani, specjalnie dla Pani sukienkę. Ma Pani jakieś marzenie, nie wiem, jakąś wizję tej sukienki? Może Pani od jakiegoś czasu już ma jakiś pomysł, to mi ułatwi pracę, bo chciałabym też, żeby się Pani dobrze czuła, a nie tylko narzucić swoją jakąś wizję. Może właśnie z racji na to, że nigdy nie nosiłam długich sukienek, to tak chciałabym, żeby tak było, poczuć się jak gwiazda, tak, na tym czerwonym dywanie i mieć może taką długą suknię tym razem. Świetnie się składa, też mam podobne zdanie i chciałabym dla Pani zaprojektować taką długą sukienkę, zwłaszcza, że uwielbiam projektować takie rzeczy i wydaje mi się, że dojdziemy do porozumienia i będzie naprawdę fajna kreacja zrobiona specjalnie dla Pani. Już się cieszę. Pani Honorato, proszę mi powiedzieć, czy Pani się interesuje modą? To znaczy oglądam w telewizji jakieś czasopisma, ale nie śledzę trendów. Na co dzień ubieram się raczej na sportowo i wygodnie.
Płaskie buty, rozumiem. Płaskie buty, dżinsy. Dżinsy, t-shirtki, tuniki, leginsy. Jeszcze mam jedno pytanie, żeby zaprojektować dla Pani suknię, muszę wiedzieć, w jakich kolorach czuje się Pani najlepiej. Raczej stonowane kolory, modraki, popiele. Przynajmniej tak na co dzień się ubieram, takie kolory wybieram. Nie próbowała Pani zaryzykować i pójść w kierunku nasyconych kolorów, na przykład kobaltu, habru, czerwieni? To znaczy sporadycznie, gdzieś tam przewijają się może w jakiejś bluzce, ale ogólnie raczej preferuję takie kolory stonowane. Według mnie Pani ma taki typ urody, gdzie zachęcałabym iść w kierunku nasyconych kolorów. Sprawdzimy to, zaprojektuję dla Pani sukienkę, która będzie inna, która będzie się rzucała w oczy, Pani też się będzie rzucała. Musimy podkreślić Pani koloryt skóry i Pani urodę. A taki nasycony kolor w Pani przypadku jest dużo bardziej odpowiedni niż stonowane szarości. Jakieś marzenie Pani ma związane z sukienką, którą dla Pani zrobię? Chciałabym Pani coś powiedzieć i wskazać mi kierunek, czy oddaje się Pani całkowicie w moje ręce? Oddaje się Pani w ręce.